Witam serdecznie wszystkich widzów w kolejnym wydaniu telewizji deserowej Deserek TV. Dzisiaj chciałbym Wam zademonstrować sernik o smaku cytrynowym z kremem czy też polewą lemon curd na bazie cytryny i jajek. Przepis wydaje się skomplikowany, natomiast składa się dosłownie z kilku składników. Natomiast jest kilka kroków do wykonania w czasie przygotowania naszego sernika. Najpierw do rozdrabniacza wrzucamy herbatniki Petit Berry kakaowe i dokładnie je rozdrabniamy na pył. Do garnka w międzyczasie wrzucamy masło, roztapiamy je na wolnym ogniu i dodajemy nasze zmielone herbatniki i dokładnie mieszamy. Do tortownicy lub innej formy w średnicy około 25 cm dodajemy naszą masę herbatników z masłem, dokładnie ją rozprowadzamy i mocno ubijamy. Następnie wsadzamy do lodówki na 30-40 minut. W międzyczasie ścieramy skórkę z cytryny, dodajemy twaróg, siekamy go nożem. Dodajemy cukier i wszystko dokładnie miksujemy, dokładnie mieszamy. Następnie dodajemy jajko i ponownie całość dokładnie miksujemy, całość mieszamy. Ponownie dodajemy jajko i ponownie całość dokładnie miksujemy, całość dokładnie mieszamy. Zawsze po dodaniu jajka musimy naszą masę dokładnie wymieszać. Następnie naszą masę przelewamy do tortownicy i pieczemy w temperaturze 180 stopni przez około 60-70 minut. Sernik zostawiamy na noc do całkowitego wystudzenia. Następnie ścieramy skórkę z cytryny, wyciskamy sok z nich. Do garnka dodajemy sok z cytryny i skórkę z cytryny, dodajemy cukier puder, dodajemy masło i na wolnym ogniu roztapiamy masło i mieszamy. Do osobnego garnka dodajemy jajka oraz dodatkowe żółtko i ubijamy na krem, tak jak na kogel mogę. Gdy nasze masło się roztopi, stopniowo dodajemy masę nasz krem jajeczny, cały czas mieszając. W międzyczasie do szklanki dodajemy 2-3 łyżki wody oraz łyżkę mąki ziemniaczanej i ją dokładnie rozrabiamy. I do gotującego się kremu dodajemy naszą mąkę ziemniaczaną i cały czas mieszamy i gotujemy na wolnym ogniu, aż ta całość zgęstnie. Następnie wykładamy na nasz sernik i odstawiamy do wystudzenia. Najlepiej do lodówki na 12 godzin, najlepiej na całą noc. Więcej ciekawych deserów znajdziecie na naszej stronie www.deserek.tv. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu.